Do Limanowej przyjechał sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Stanisław Gawłowski. Towarzyszyła mu posłanka Elżbieta Szydłowska. Spotkanie miało charakter roboczy i trwało 2,5 godziny. Nawet jeżeli na spotkanie jest 5 osób, to warto w takich spotkaniach uczestniczyć, bo to przychodzą ludzie, Włowski którzy, i Elżbieta Szydłowska, którym zależy na Polsce, to zależy bardzo często na regionie. I oni zawsze mają poglądy. Oni zawsze, czasami nawet odległe od moich, ale mówią o nich jednoznacznie. I ja nie oczekuję czegoś nadzwyczajnego, znaczy tak poza szczerą, dobrą rozmową. Ale obawy sekretarza generalnego PO były przedwczesne, bo na sali Limanowskiego Domu Kultury zjawiło się blisko 50 sympatyków największej partii opozycyjnej w polskim parlamencie. To nie jest nasze ostatnie spotkanie. My tu będziemy przyjeżdżać, będziemy wracać, będziemy pomagać panu posłowi Czerwińskiemu, bo mamy świadomość, że w tak dużym okręgu jeden poseł nie jest w stanie odbyć wszystkich spotkań i że z wielu powodów nie konkurencja z PiS-em, walka z PiS-em prowadzona w tym przez niego jest wyjątkowo nierówna. To nie było łatwe spotkanie dla parlamentarzystów, bo mimo że na sali siedzieli ci, którym poglądy PO są bliskie, to zarówno Elżbieta Szydłowska, jak i Krzysztof Gawłowski musieli wysłuchać kilka gorzkich słów pod adresem kierownictwa partii. Prędzej czy później, ja nie mówię, żeby w tej chwili, w tej kadencji odsunąć PiS od władzy, ale polityka, którą dotychczas prowadzą, na pewno spowoduje to, że kolejne wybory to już nie będzie panowanie państwa PiS. Kubeł zimnej wody został wylany nie tylko na kierownictwo PO, ale i albo przede wszystkim na wojewódzki zarząd, który kompletnie zaniedbał Limanowszczyznę i działających tutaj członków partii. Mamy słaby PR, który jest zupełnie niewidoczny w odbiorze społecznym. Bycie konstruktywną opozycją nie powinno się tylko odbywać poprzez blokowanie mównicy w Sejmie. Platforma musi wrócić do swojej pierwotnej idei, tej bliżej ludzi, z rzeczywistym i realnym słowem w nazwie Partii Obywatelska, grzmieli sympatycy PO. Będę się biła we własne piersi, ale nie do końca pozwolę sobie sypać popiół na głowę, ponieważ uważam, że wiele rzeczy zrobiliśmy nie tylko powiedzmy dla dużych metropolii, ale i dla małych miejscowości, ale popełniliśmy grzech zaniechania. Nie potrafiliśmy tego sprzedać, mówiąc kolokwialnie, nie potrafiliśmy się tym pochwalić. Myślę, że to naprawimy. Oprócz spraw dotyczących wewnętrznych problemów, z którymi musi się zmierzyć Platforma, była mowa o kryzysie parlamentarnym, Trybunale Konstytucyjnym i reformie edukacji. Widać, że wyraźnie chcą zmienić podstawę tak, żeby na nowo uczyć historii. My to w Polsce już przerabialiśmy, w okresie PRL-u choćby. To się nie uda. Nie ma żadnych szans, żeby tego typu eksperyment po raz kolejny w Polsce był wprowadzony, bo Polacy powiedzą temu nie. To nie znaczy, że tak jak powiedziałam, że wszystko było idealnie, ale to ma być ewolucja, a nie rewolucja. I tego się trzymajmy. Takich spotkań jak to w środę w Limanowej z parlamentarzystami odbyło się w sumie 16 w różnych miejscowościach województwa małopolskiego. Józef Budacz, TV28.